Witam Was. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj zajmiemy się Bylicą Pospolitą. Jest to, można powiedzieć, siostra Bylicy Piołun, o której już robiłem filmik i należy ona w sumie do tej samej rodziny. Jakiś konik biegnie. Dobrze, bylica dorasta nam do 1,5 metra, do 2 metrów, czy 1,5 metra można powiedzieć, ale różnie to bywa. Ja raz natrafiłem na egzemplarze, które były dużo wyższe, miały nawet 2,5 metra, ale miały idealne warunki, tak jak moje pokrzywy ostatnio. Bylicę można rozpoznać po jej czerwonych łodygach, które widzimy, są takie czerwonawe, oraz po tych dolnych, takich jaśniejszych tutaj listkach. One są pod dołu po prostu takie jakby srebrzyste. Nazwa Artemisji wywodzi się tutaj od bogini Artemidy. Roślina występuje dość szeroko w Europie. Kwitnie nam od czerwca do września przeważnie. Surowcem są kwiaty, liście, korzenie, które suszymy w temperaturze do 30 stopni Celsjusza. Bylica była bardzo szeroko stosowana do uzdrawiania zapalenia błony śluzowej żołądka i wrzodów żołądka. Zioło to ma też wyjątkowo gorzki smak, który pobudza wydzielanie soków żołądkowych, co przekłada się nam na lepsze trawienie. Pomaga oczyszczać nam również macicę, co przekłada nam się na to, że pomaga nam uzdrawiać niepłodność. Dodatkowo polecano ją również na problemy kobiece tutaj, ponieważ rozrzedza ona krew i przez to wywołuje nam miesiączki, co można powiedzieć, że sprawia, że one są takie mniej bolesne, ale za to bardziej obfite. Często stosowano ją też w gorączkach oraz przeziębieniach. Posiada właściwości również przeciwzapalne, antybakteryjne, wykrztuśne. Pomaga nam również w atakach astmy, pomaga nam obniżyć poziom cukru we krwi oraz też bardzo często pomaga przy zgagach, ponieważ dokwasza nam tutaj żołądek, przez co zamyka nam się ten zwieracz i znika to uczucie właściwie takie palenia. Znane jest również działanie oczyszczające na skórę przy trądzikach na przykład, jakichś pryszczach, liszajach czy jakichś innych problemach skórnych. Często sięgano po nią również w bólach brzucha i rewolucjach jelitowych, jak to tak nazwę. Ma bardzo szerokie działanie przeciwpasożytnicze. Tu na przykład tasiemce, glisty, owsiki i wiele różnych innych, również te pasożyty, które żyją na naszej skórze, czyli na zewnątrz. Tu przykładem może być na przykład nurzaniec, który też bardzo często jest odpowiedzialny za powstawanie trądziku różowatego na skórze. To się objawia takimi czerwonymi jak gdyby rumieńcami, chociaż to nie są rumieńce, takie jak gdyby skóra jest taka napęczniała, czerwona, taka przy oczach bardzo często też się to dzieje. Nigdy nie wolno również stosować bylicy w ciąży. To tutaj jest absolutnie zabronione, ponieważ można stracić dziecko wtedy. To jest absolutnie niewskazane. Była również stosowana w padaczkach. Bardzo często też sięgano po nią w kolkach różnego rodzaju, jeżeli były takie jelitowe. Przynosiła również ulgę w problemach z rwą kulszową. Od rwie kulszowej robiłem osobny filmik już. Też dużo z Wam już pomógł, ponieważ pisaliście, że Wam pomógł. Także jak ktoś ma, warto zajrzeć. To było w playliście, co zrobiłby szaman, chyba wrzucone. na moim kanale. Znane są również przypadki, gdzie pomogła nam w chorobach nerek. Wywary również dodawane do kąpieli przynosiły ulgę nam w chorobach reumatycznych. Też jest dosyć fajną ciekawostką. Ciekawe efekty przynosi również jako roślina uspokajająca w stresie. Co tutaj mogę potwierdzić, bo przy nerwicy również próbowałem jej i rzeczywiście ma ten swój taki lekki efekt uspokajający. Ale o tym jeszcze na końcu osobno, bo to jest całkiem inna metoda, którą ja jeszcze stosowałem, ale to na końcu filmu. Oraz również nam pomaga przy wyczerpaniu nerwowym, czyli jeżeli mamy zbyt dużo stresu, ciągle się stresujemy tutaj również. Pomaga również nam wzmagać apetyt przy braku łaknienia, czyli jeżeli ktoś po prostu nie umie jeść, tutaj również jest ta pomoc. Pomocna bywa ona również w bezsenności, ma korzystny wpływ na nerki, wątrobę oraz śledzione. Przy silnym stresie również można było robić kąpiele z wywarem sobie z niej i przynoszą nam one również ulgę i odprężenie. Tylko te kąpiele one nie powinny być zbyt długie, ponieważ bylica ona do końca nie jest aż taką bezpieczną rośliną, ponieważ nią się również można zatruć, choć ona jest słabsza niż piołun, ale jednak zawiera też ten tujon, który również jest trujący. Dlatego tu trzeba też silnie przestrzegać różnych dawek i też nie wolno do tego wziąć tak na lekką rękę sobie tego, ponieważ to jest też bardzo silne zioło. Napar robiłem sobie z jednej łyżki płaskiej na szklankę. Parzyłem to sobie 10-15 minut i piłem sobie dziennie 2 razy po pół szklanki, nie więcej tutaj. Na nalewkę, właściwie nie, zacznijmy sobie od wina, ponieważ można zrobić sobie jeszcze wino tutaj z tego. Brałem sobie 1-2 takich małych gałązek i wrzucałem to sobie po prostu do butelki z winem i zostawiałem to tak gdzieś na 2 tygodnie i później to sobie przefiltrowywałem i taki malusieńki kieliszeczek przed jedzeniem sobie wypiłem. Wspomagało mi to przy okazji trawienie, dokwaszało żołądek. A nalewkę robiłem 2 pełne łyżki na 100 ml alkoholu, takiego 50-60%, i 2 tygodnie to sobie trzymałem w ciemnym miejscu i piłem to sobie 2 razy dziennie po 1 malutkiej łyżeczce, również przed jedzeniem. Bardzo często również była ona stosowana w kuchni jako przyprawa do tłustych mięs, ryb, w sałatkach, sosach. I tutaj właśnie ten taki gorzkawy smak poprawiał nam trawienie i polepszał nam przyswajanie składników pokarmowych. Przez to właśnie dużo fajnie się to wszystko trawiło i mogliśmy dużo lepiej wykorzystać te wszystkie tłuszcze, bo czasami bywa tak, że zjemy zbyt dużo tłuszczu, ale nasza wątroba wytwarza zbyt mało żółci i nie potrafi się ten cały tłuszcz wtedy do końca rozbić i po prostu część się marnuje po prostu. I tutaj właśnie bardzo fajnie to pomaga na takie coś. Dobra, i tak jak mówiłem, pamiętajcie, że ten tujon również jest trujący i trzeba po prostu uważać na te dawki. To jest bardzo ważne, to nie jest takie zioło, którym można się bawić, pomimo że jest słabsze od piołuna. Inną opcją, którą ja stosowałem właśnie jeszcze bylicę pospolitą, to jest jako kadzidełko. I tutaj jak widzicie mamy mój taki specjalne miejsce, gdzie robię sobie różne kadzidła ziołowe. To jest taka właśnie miedziana, nie wiem jakby to nazwać, brutwanka. nie mam pojęcia jak się to po polsku nazywa. Taki garnuszek na 3 nogach. I tutaj tak, to kadzidełko pomaga nam oczyszczać się energetycznie, również nasz dom oczyszczać energetycznie. Wypędza nam tutaj zło, można powiedzieć, oczyszcza nam atmosferę, jeżeli mieliśmy jakichś nieprzyjemnych gości, czy w domu była jakaś kłótnia, na przykład rodzinna, wtedy zostaje taki niesmak w powietrzu i tym można bardzo fajnie go oczyścić. Ja tutaj używam takiego palnika do zapalania tego, mi się trochę przykurzył. To jedną ręką może być ciężko. To już wystarczy i to teraz nam tutaj będzie się kopcić samo. Zapach jest nieziemski tego wszystkiego. Dodatkowo poprawia to również nasz kontakt z górą, można powiedzieć. Co mam tutaj na myśli? Po prostu, że lepiej odbieramy naszą intuicję i tak dalej. Dodatkowo działa uspokajająco, wzmacnia nasze sny i działa również nasennie. Czyli poprawia nam nasze spanie, lepiej śpimy po tym. I jedna z takich jeszcze ważniejszych rzeczy, poprawia również nasz humor, przez co można teraz w tym momencie za chwilkę zobaczyć tutaj szamana z bananem, można powiedzieć, na ustach. Dobra, także tyle by to było, jeżeli chodzi o temat Bylicy Pospolitej. Bardzo ciekawa roślina, u nas bardzo wysoko ceniona. Kiedyś znalazłem jej źródło, też na skuterze jeździłem, to przywiozłem dwa takie całe pełne skutery sobie wtedy do domu i całą zimę jej zapach po prostu rozchodził nam się po domu, ponieważ dzień w dzień sobie odpalałem takie kadzidełko wieczorem i cały pokój był po prostu siwy, no było tego troszeczkę za dużo, także na pierwszy raz też nie przesadzajcie, sprawdźcie jak to na was zadziała, jeżeli będziecie mieli ochotę to sprawdzić, bo efekty mogą być ciekawe. Dobra, także tyle na dziś i pozdrawiam was.